Do karambolu doszło w niedzielę wieczorem na autostradzie A4 w kierunku Zgorzelca na wysokości miejscowości Budziszów Wielki. 33-letni mężczyzna kierujący pojazdem typu bus marki Opel nie zachował należytej odległości od poprzedzającego go pojazdu. Nie zdążył wyhamować, najechał na tył tego auta. Doszło tutaj do zdarzenia 5 pojazdów. W tym zdarzeniu brało udział 11 osób, z tego jedna osoba jest poszkodowana. Pomoc została szybko udzielona przez ratowników i hospitalizacja nie była potrzebna. Wszyscy kierujący na szczęście byli trzeźwi. Sprawca tej kolizji został ukarany przez funkcjonariuszy na miejscu mandatem w kwocie 500 zł. Droga przez kilka godzin była całkowicie nieprzejezdna. Później ruch odbywał się jednym pasem, przez co tworzyły się ogromne korki.